bardzo serdecznie w nowym odcinku. Właśnie zeszłam z live'a. Postanowiłam, że sobie zrobię taki psikus. A tak spróbuję właśnie wejść na live'a i sobie tam tak gadałam do siebie. A chciałam sprawdzić tą nową taką ofertę, którą tu YouTube też ma. Czemu nie? No ale tak jak mówię, dawno mnie nie było. Słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, jeśli chcecie, to wejdźcie na tego live'a, bo tam generalnie powiedziałam to, o czym chciałam tu porozmawiać, czyli też o, jak ktoś jest zainteresowany o pielęgnacji, czy Rynutriv, czy właśnie Lamera, to ja sobie tam pozwoliłam troszkę omówić i parę nowości, w tym maka nową piankę do twarzy, która uważam, że jest genialna i warta właśnie tu uwagi. Też poświęciłam tam troszeczkę czasu na pielęgnację oczu. Ja jestem bardzo, jakże tak powiem, nastawiona na pielęgnację oczu i zawsze, słuchajcie, jest to dla mnie bardzo ważny krok w pielęgnacji. No ale dzisiejszy odcinek chciałam Wam opowiedzieć o czymś, co mnie bardzo zaskoczyło. I tutaj będzie mowa o Diorze. Ja Wam robiłam odcinek, jeśli ktoś nie oglądał, to ja Wam pokażę tą pierwszą część, załączę tam pod spodem. Natomiast jest to mowa o Loyalty Skin, o takim programie lojalnościowym, kiedy dostajecie, jeśli spędzacie na produkty Diora, kiedy wydajecie pieniążki na produkty Diora, dostajecie co jakiś czas takie sezonowe prezenty. Jeśli osiągniecie tam pułap, nie wiem, już platinum, no to dostajecie czasem bez zapowiedzi taki fajny gift. I ja go właśnie dostałam. Dostałam jakieś 2 tygodnie temu, ale nie miałam czasu za bardzo się nim podzielić, słuchajcie. No ale jestem zauroczona, jak pięknie tu Dior podziękował za zakupy. Ja słyszałam, że w USA jest to jeszcze bardziej rozmuchane, jeszcze fajniejsze, więc... Mam nadzieję, że macie też ten taki właśnie lojalnościowy program u siebie w Polsce, albo dostajecie jakieś super gifty, nie wiem jak to jest teraz. Byłam w Polsce w kwietniu i później w czerwcu, więc jak spotykałam się z koleżankami, no to nie wiem jak jest teraz kwestia tych giftów, ale chyba Sephora całkiem nieźle sobie radzi z tym. No ale pokażę Wam tą wielką rzecz, bo to jest, słuchajcie, wielka, wielka, wielka paka. Zobaczcie, taka wielka, wielka paka z Diora. No i to jest w środku. Ja w ogóle otwieram ten e-mail, bo oni oczywiście przez e-mail o tym mówią. I powiem Wam szczerze, że nie uwierzyłam w pierwszym momencie, że oni aż tyle mogą dać. No ale słuchajcie, przechodźmy, co jest w środku. Jest, słuchajcie, wielka, to się nazywa Summer, wielka, wielka, wielka torba, która trochę przypomina, znaczy przypomina, bo to nie jest za tą drogą torbę, którą ja bym chciała właśnie z Diora. Taki fajny materiał, trochę jakby ratanowy. No naprawdę jest pokaźna na lato, dlatego się nazywa Summer. Zobaczcie, to ona jest taka konkretna. No ale co jeszcze w środku było, to naprawdę mi opadła szczęka, bo jest full size lip glow. Słuchajcie, ten piękna pomadka, ten balsam, który jest super do podróży, żeby nawilżyć oczywiście tutaj usta i dodać taki glow. Ja czasem używam na pomadkę, więc czemu nie. I coś, co ja kupiłam samodzielnie, słuchajcie, czyli The Balm, słynny The Balm, właśnie, który ja Wam kiedyś pokazywałam, że zastanawiałam się, czy wydać pieniądze i czy, nie wiem dlaczego ja tak otworzyłam, można tak, czy warto jest wydać te 55 funtów na coś takiego. No a to dostałam, słuchajcie, tą samą pojemność full size z full size, czyli pełnowartościowym tu lip glow i torbą za darmo, a jako że osiągnęłam status platinum. Ja nie dostałam giftu, powiem Wam, nawet jak osiągnęłam platinum, chyba na Christmas. Oni czasem właśnie na święta też dają. Ja wiem, że tak jest w USA, nie wiem dokładnie jak tu. No ale byłam zaskoczona, że jednak, mimo że ostatnio za dużo nie kupowałam, chociaż słuchajcie, jest na mojej wishlist. Chcę, wiecie, że mam te perełki do kąpieli, są świetne, ale mam na mojej wishlist właśnie do kupienia żel i balsam Miss Dior. Jest cudowny, w nowych opakowaniach, trochę drogi, ale pewnie się na niego pokuszę. Także chciałabym właśnie szybko coś takiego pokazać, że no warto chyba
czasem przystąpić do tych subskrypcji, do tych takich właśnie programów jakichś. Wiem, że Estee Lauder robi i ja tu rekrutuję klientów, żeby oni właśnie należeli do tego klubu, chociaż Estee Lauder jest troszeczkę bardziej mniej frywolny, mniej daje, ale jednak coś daje. Czasem dostajecie też próbki nowych produktów, czasem z Wami się właśnie komunikują, czyli nie bądźcie takie skryte i ja uważam, że czasem warto podać ten e-mail czy ten telefon. Ja wiem, że milion osób się kontaktuje, czasem Wy nie chcecie i czasem jesteście tacy właśnie rozgoryczeni, że o, ja nie chcę podać moich danych, w zasadzie dlaczego mam podać moje dane, po co mam podać moje dane, ale słuchajcie, czasem tu, jeśli chodzi o Dior, ja uważam, że warto. Tak samo z Chanel. Nie dostajecie z Chanel zbyt dużo, ale ja wiem, że dostałam e-mail, że podejdź i dostaniesz próbkę, podejdź, dostaniesz nową płyn do demakijażu, podejdź i dostaniesz próbkę tutaj tej słynnej La Mousse, więc czemu nie? Ja Was serdecznie do tego zapraszam. Powiedzcie mi, czy w Polsce coś takiego istnieje? Jeśli tak, to jakie tu firmy oferują? Bo jestem bardzo ciekawa. Życząc Wam miłego dnia i zapraszam do live'a. Ja wiem, że się trochę zgłosiłam tam, ale przepraszam. W zasadzie nie wiem, czy mam przepraszać, ale po prostu no to był pierwszy raz. Powiedzcie, czy chcecie takie już z Wami, kiedy będziecie może zadawały mi pytania, jak chcecie. Będzie fajnie. Także do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Niedługo Wam powiem, gdzie przechodzę do pracy, bo zmieniam pracę, także będę pracować 10 dni.